Dzień dobry, bardzo upalny dzień, kolejny, ale przecież się z tego bardzo cieszymy, bo wreszcie jest lato. Dzisiaj w naszym podcaście książka w 5 pytań w Big Book Cafe, MDM. Chyba też bardzo gorący temat i wydaje mi się, że rozmowa może być całkiem iskrząca, szczególnie, że już w samym tytule książki, o której będziemy rozmawiać, uwaga, o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, od inceli do artystów podrywu, Laury Bates, wydawnictwo Czarne. Będzie o niej opowiadała Paulina Wilk i już w samym tytule powiedziałabym, że jest on najeżony takimi nie niespodziankami, nawet tylko pułapkami trochę słownymi, jak incele na przykład, ale o to zapytam za chwilę. Bardzo się cieszę, że nas słuchacie. Przy okazji ogromne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy wspierają powstanie tego podcastu. Przede wszystkim do Was nasi patroni i patronki. Dziękuję, że jesteście z nami. Ja też bardzo dziękuję. A takie ładne podziękowania wypowiedziała Anna Król. A teraz będzie wypowiadać 5 pytań. A teraz będę brzydkie pytania stawiać. Zaczynając od tego, co już zapowiedziałam, czyli tytuł. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. No, dość mocne stwierdzenie. W dodatku pojawiają się tutaj takie określenia, które sobie zapisałam. Incele. Słyszałam kiedyś to określenie, ale także artyści podrywu. No to mi brzmi jak takie sformułowanie z tych instagramowych różnych filmików, w których panowie w dobrze skrojonych marynarkach opowiadają o tym, jak stawali się artystami w tej dziedzinie sztuki, jaką jest podryw. No i pytanie, czym różnią się jedni od drugich, jeśli w ogóle, no bo ci artyści incele to wydają się być dwa różne światy. Można powiedzieć, że dwa różne plemiona budujące pewną specyficzną strefę wpływów, rozmów, kontaktów. Okej, Laura Bates zajęła się taką, można powiedzieć, mroczną częścią internetu, w której spotykają się mężczyźni. Właściwie wyłącznie mężczyźni, którzy, jak tytuł wskazuje, nienawidzą kobiet. To nie jest metafora, to nie jest jakaś przesada, to nie jest hajpowany tytuł po to, żeby się dobrze klikał, to jest to, co tych mężczyzn łączy. A stanowią oni bardzo różne grupy, można powiedzieć, że różniące się trochę podejściem do tych znienawidzonych obiektów, czyli nas. W ogóle powiedziałabym, ta lektura jest dosyć mocna, ona jest poważna, to nie są żarty, to jest dość przejmujące studium takiego zakątka rzeczywistości, w której kotłuje się wciąż jednak dla mnie po lekturze tej książki zaskakująca forma agresji, przemocy i mówiąc wprost zła. Incele. Involuntary celibacy, czyli takie niechciane, nieplanowane bycie w ciągłym celibacie, czyli nieuprawianie seksu, to jest to, co łączy mężczyzn, no właśnie, biernych seksualnie i wkurzonych na kobiety i winiących kobiety za to, że to one nie chcą uprawiać z nimi seksu, że nimi pogardzają, że ich odrzucają, wybierając innych mężczyzn, bardziej atrakcyjnych samców, spełniających jakieś tam kategorie atrakcyjności właśnie wedle kobiet, w związku z czym to jest grupa, która jest mocno wkurzona, która mocno nienawidzi, która wędruje przez rozmaite rejony i nasilenia stopnia pogardy i niechęci. Samo to określenie paradoksalnie i o ironio wymyśliła kobieta, Kanadyjka, która kiedyś stworzyła taki, powiedzmy, blog, serwis internetowy, w którym opowiadała o sobie i o swoim nieplanowanym celibacie, o swojej samotności. Różne tam osoby się do niej podłączały. Artyści podrywu. Artyści podrywu się zajmują czym innym, to znaczy oni uczą innych mężczyzn, jak kobietę posiąść, usidlić, jak ją zdominować, no i oczywiście poderwać, ale w jakim celu? No jednak celu jakiejś dominacji i skontrolowania. Czy to jest taka promocja związków, w których on jest Bogiem, a ona jest mu słusznie i posłusznie poddana? Akurat wokół artystów podrywu, co Laura Bates opisuje dość precyzyjnie w osobnym rozdziale, powstał gigantyczny i bardzo intratny biznes. Mężczyzn, którzy, no właśnie, podają, wiesz, super skuteczne triki, mówią, jak to robić. Swoją drogą to jest bardzo szybko ewoluująca sekcja,
media, tej męskiej sfery internetowej, ponieważ już ci artyści podrywu jakoś się spotkali z krytyką za tak, właśnie takie zawłaszczanie i podporządkowywanie sobie kobiet, w związku z czym zmienili nomenklaturę, zmienili język i już uczą jakby samospełnienia, samorozwoju mężczyzn, trochę poszerzyli sposób, w jaki mówią o podporządkowaniu sobie kobiet, ale oczywiście te dwie grupy nie wyczerpują tematu, grup jest więcej, są na przykład mężczyźni, którzy w ogóle nie chcą mieć z kobietami do czynienia, to znaczy uważają je za istoty jakoś na tyle niższe, irytujące, no właśnie zasługujące na nienawiść, że w ogóle się separują od nich radykalnie. To jest ich sposób na osiąganie pewnej wyższości wobec tego znienawidzonego obiektu. Są wreszcie mężczyźni, którzy twierdzą, że domagają się równych praw dla mężczyzn, a de facto chcą realizować odbieranie rozmaitych praw, które, no, równouprawnienia, które kobiety z trudem zdobywały. To mówię o takiej formalnej kwestii, czyli naprawdę są grupy, które działają na rzecz pozbawienia kobiet rozmaitych praw. Generalnie to, co tych facetów łączy, to jest identyfikacja z byciem ofiarą. Ja to, wiesz co, na własny użytek tę książkę nazywam opowieścią podręcznych, panów podręcznych. To znaczy oni się czują, ja mam poczucie, że tu dochodzi do kompletnego, jakiejś takiej daleko idącej manipulacji i zamiany miejsc. To znaczy ci mężczyźni uważają, że to kobiety od lat dominują, one urządziły świat pod swoje potrzeby, a oni są na różne sposoby dyskryminowani. Brzmi rzeczywiście jak historia, która byłaby idealną opowieścią filmową. Kiedy opowiadasz o tych różnych gatunkach, czy też ładne słowo plemionach, zamieszkujących sferę zwaną internetem, to zaczynam sobie wyobrażać, trochę oczywiście ironizuję, taką sytuację, w której ci różni bardzo sfrustrowani jednak mężczyźni i ci artyści, i ci incele, i jeszcze inni otwierają nagle jakieś drzwi i tam wchodzą i tam jest taki jakiś ich jeden wielki świat i oni wszyscy tam ze sobą krążą. Ale zupełnie poważnie, to oczywiście chciałam zapytać, czy oni wszyscy spotykają się w jakichś miejscach, które są w pewien sposób ze sobą połączone? Czy to są w ogóle zupełnie jakieś tam oddzielne sfery, nie wiem, zupełnie oddzielne portale, blogi i tak dalej? Czy w ogóle się ze sobą jakoś miksują? I pytanie drugie z tym trochę powiązane, to znaczy, kim oni tak naprawdę są? To znaczy, czy... Bo pamiętam też, pewnie czytałaś całkiem niedawno, była polska książka, która opowiada o tym środowisku właśnie inceli, ona miała tytuł Przegryw, tak. Dwóch polskich autorek, badaczek i pamiętam, że wynikało z niej, że to są ludzie bardzo zróżnicowani psychograficznie i demograficznie, tak? Że to tak naprawdę wydawałoby się, że to są być może, nie wiem, jacyś smutni dwudziestoparolatkowie z małych miejscowości w rozciągniętych swetrach, nieprzystojni w okularach i tak dalej, i chudzi jeszcze, a okazuje się, że to są naprawdę bardzo różni mężczyźni. To są różni mężczyźni. Ola Herzyk i Patrycja Wieczorkiewicz napisały tę polską książkę. Okej, to coś za tymi drzwiami, o których mówisz, to się nazywa manosfera. Tak, takie jest określenie dla tych rozmaitych portali, dla YouTube'a, dla blogów, dla czatów, dla rozmaitych czyli miejsc konwersacji. Czyli jest taka tabliczka na drzwiach manosfera, wchodzi kobietom się i tam dopiero są takie korytarze, tak? Można tak powiedzieć, tak. Chociaż ja bym raczej mówiła jednak o sieci, bo jest tak, że manosfera jest olbrzymią częścią internetu, właściwie zarezerwowaną dla mężczyzn. I tam na rozmaitych, jak mówię, forach, czatach, w filmach, w dyskusjach spotykają się także mężczyźni bardzo różni i wchodzą tam z bardzo różnych powodów, z różnymi motywacjami, z różnymi problemami. I są wśród nich
ci, o których wspomniałaś, na przykład, nie wiem, młodzi mężczyźni, którzy dopiero są na jakiejś drodze określania samych siebie. Myślę, że kultura współczesna i ten moment historyczny, który mamy w tej chwili, który jest jakimś kryzysem modeli męskości dopuszczalnych. Mówimy dużo krytycznie o tak zwanej toksycznej męskości. No na pewno o bardzo takiej szybko zmieniającej się roli kobiet i też różnorodności w tym, jak kobiety siebie widzą. To stawia po prostu mężczyznom też bardzo wiele pytań. I oczywiście są tacy, którzy po prostu poszukują, są zagubieni, chcieliby wiedzieć, jak być mężczyzną, i jak być atrakcyjnym, jak zdobyć kobietę, skoro jakieś stare metody przestały działać. Są mężczyźni, którzy na przykład szukają ucieczki od toksycznej męskości. Naprawdę szukają pozytywnych modeli męskich, jak inaczej żyć w świecie, w którym jest już nieprawdą, że mężczyźni nie płaczą. Ale oczywiście są też faceci, którzy po prostu autentycznie nienawidzą i uczą innych nienawidzić. Ta książka jest przerażająca. Ta książka pokazuje sferę, która przede wszystkim jest żywa w kulturze Zachodu. To znaczy, jeżeli pytasz, kto tworzy te manosfery, to są to raczej mieszkańcy współcześnie rozumianego Zachodu, Europy, Stanów Zjednoczonych. Tam ta manosfera jest najżywsza. Obejmuje kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy ludzi, nikt tego dokładnie nie da rady policzyć. I to są środowiska, które się przenikają. Ci mężczyźni przechodzą z jednych sieci do drugich, z jednych forów na inne, bo różnych rzeczy podszepują, ale to, czego Laura Bates dowodzi, to jest to, że się radykalizują tam w sieci. To znaczy, to się nie kończy na rozmowach. To się nie kończy tylko na długich, wulgarnych tyradach pod adresem kobiet. To się nie kończy wyłącznie na wręcz dehumanizujących określeniach, które tam padają. To się niestety posuwa dalej i jakby stopień agresji się podnosi. Tam są wezwania do przemocy, tam są autentyczne postulaty na przykład do tego, żeby nie tylko zalegalizować gwałt, ale wręcz używać go jako formy kary wobec nieposłusznych kobiet. Rzeczy, które się w głowie trochę nie mieszczą, a są tam jednak bardzo żywe. I Laura Bates nawet używa takiej figury trochę wymyślonego czy posklejanego ze swoich obserwacji wzoru mężczyzny, który na takie forum wchodzi z dość niepozornych pobudek, a dowiaduje się tam rzeczy i uczy się sposobów myślenia, sposobów działania i języka, które czynią z niego osobę autentycznie, głęboko, nienawistnie nastawioną wobec kobiet. I to jest, wiesz, no, klimat tej książki jest naprawdę bardzo ponury. To znaczy czułam się tak, jakbym czytała książkę na przykład o początkach kręgów nazistowskich w Niemczech blisko 100 lat temu, czyli o czymś w rodzaju narodzin zła, autentycznego zła. A, jeszcze tylko dopowiem, nie ma absolutnie możliwości, żeby stworzyć jakiś model, w którym powiemy sobie, że to są mężczyźni z określonym typem wykształcenia, w jakimś tam wieku, z jakimś portfelem i reprezentujący jakieś profesje. Nie, są naprawdę bardzo, bardzo różni. I jak mówił jeden z ich idoli, będzie nas więcej, coraz więcej po nas przyjdą następni. Brzmi tak, brzmi faktycznie bardzo, bardzo złowieszczo, ale dwa pytania, które w zasadzie naturalnie wydają mi się być konsekwencją tego, o czym mówisz, przychodzą mi do głowy. To znaczy, pierwsze, które być może powinnam w ogóle zadać na samym początku, i ty częściowo zaczęłaś o tym mówić, ale chciałabym do tego jeszcze wrócić, to znaczy, dlaczego oni tak bardzo nienawidzą i czego oni tak bardzo nienawidzą? A pytanie drugie nasuwa się, kiedy mówisz o tym, że ten świat, też narzędzi, z których korzystają właśnie blogi, fora i tak dalej, że on jest taki różnorodny, to myślę sobie, że jeśli mówimy o jakimś miejscu, w którym mężczyzna może szukać, nie wiem, informacji, pocieszenia, zrozumienia w internecie, to dlaczego ono musi być tylko negatywne? Czy są w ogóle w tym całym zbiorze jakieś fragmenty, w których ci mężczyźni mogą znaleźć coś dla siebie dobrego, pozytywnego, karmiącego, no, zakładając, że nie chodzi o nakarmienie własnej nienawiści. Wiesz co, Bates się oczywiście skupia w tej książce na badaniu jednak tych kręgów nienawiści. Mhm. Natomiast mówi na przykład o tym, że manosfera zaczyna bardzo skutecznie pochłaniać te wszystkie fora i te zaułki spotkań męskich, które naprawdę miały dobre intencje. Mhm. I na przykład opisuje no, zupełny paradoks rozwoju obrońców praw mężczyzn.
Naprawdę w latach 70. bodaj były takie zaczyny właśnie wspólnot męskich, które jakoś chciały redefiniować w ogóle męskość, patrzeć na równouprawnienie, patrzeć na regulacje prawne, wspierać, nie wiem, mężczyzn wyłamujących się wówczas z obowiązujących stereotypów. No i to jest na przykład taka sfera, która została zupełnie zawłaszczona przez ten bardzo agresywny, no myślę, że taki patologizujący całą tę sytuację język i naprawdę złe intencje. Jak pytasz, dlaczego nienawidzą? No oczywiście przyczyny są różne, bo to co Bates pokazuje, to jest jakaś taka bardzo specyficzna i myślę, że szczególna dla czasów, w których żyjemy i mediów, których używamy, mieszanka osobistych powodów, bo tak jak sobie powiedziałyśmy, no mężczyźni mają wiele powodów, podobnie jak kobiety, żeby czuć, że istnieją w jakimś momencie kryzysowym, że muszą się redefiniować, opowiadać się wobec bardzo trudnych wyzwań i zmian. Nie ma już prostych odpowiedzi na pytania dotyczące naszych tożsamości, naszych ról kulturowych. To frustruje, bez wątpienia. Mężczyźni widzą, jak bardzo zmienia się pozycja kobiet. Widzą kobiety w rolach ofensywnych. Wiesz, rozmawiamy w momencie, w którym najpewniej kobieta będzie kandydowała do roli prezydentki Stanów Zjednoczonych znów. Nie ma już takich sufitów, których kobiety nie mogą przebić, ale oczywiście Bates pokazuje, że te bardzo prywatne, osobiste rejony wrażliwości, one się po prostu nadziewają w tym internecie na czystą, twardą politykę, na populistów, na działania, które już się rozgrywają na pewnym planie społecznym i służą temu, żeby budować właściwie kręgi władzy. No bo o tym my mówimy tutaj, o wciąganiu kolejnych mężczyzn w język, ale też w czyny, które nie kończą jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest trochę jak z populizmem. Nigdy nie wiesz, gdzie tu jest granica. Czy to jest tylko straszenie innym i tylko gra słowna, czy jednak któregoś dnia wobec tych innych zostaną podjęte akty przemocy. Jak pokazuje Bates, na słowach się nie kończy. W jaki sposób Laura Bates dociera do tych historii, jak je bada? Pamiętam z właśnie tej polskiej książki Przegryw taką metodologię, którą przyjęły wówczas dwie autorki, jednak próby takiego aktywnego uczestniczenia, to znaczy jakoś tam wnikania w te fora, zadawania pytań, skłaniania do odpowiedzi, chyba też podszywania się częściowo. I ciekawa jestem, jaka tutaj jest metoda działania Laury Bates. Innej metody nie ma. Musisz zrobić taki reportaż wcieleniowy i Bates, czy badania wcieleniowe. Bates spędziła bodaj 3 lata, krążąc po manosferze, po różnych jej właśnie zaułkach, no przenosząc się z jednego do drugiego. Wszędzie tworzyła sobie tożsamości męskie. Ona zresztą wcześniej prowadziła takie serwisy internetowe. Ona się zajmuje w ogóle seksualnością. Ona jest kobiet, dziennikarką czy bardziej naukowczynią? Można powiedzieć, badaczką. Że naukowczynią i badaczką. No i zresztą rzeczywiście metodycznie podeszła do tego zadania. Poświęciła przyglądaniu się tej sferze bardzo wiele czasu, lata. Cytuję rozlegle rozmaite hasła, które tam padają. No, musiała się wcielać w mężczyzn, ponieważ, no, to jak powiedzieliśmy na początku, to jest strefa zaklęta, kobiety nie są tam mile widziane. Zresztą ona i przed publikacją tej książki i po niej jeszcze bardziej, bo to jest książka, która się w Wielkiej Brytanii już jakiś czas temu ukazała, oczywiście padała ofiarą trollingu. Zresztą trolling jest taką aktywnością, której też poddają się użytkownicy manosfery i co robią? Oni w ten sposób, no wiemy, co robią trolle internetowe, właściwie można powiedzieć, że rozsadzają i niszczą jakiekolwiek próby dyskursu, z którym się nie zgadzają, ale to, co Bates pokazuje, bardzo skutecznie usuwają kobiety z tej przestrzeni dyskusji publicznej o prawach, o nie wiem, o polityce, w bardzo różnych sferach dysput internetowych po prostu tak potwornie atakują kobiety, że zamykają im usta, zastraszają je i wycinają kompletnie z rozmowy w tym samym czasie, w którym działa ruch MeToo i w którym rozmawiamy o mansplainingu i w którym masa kobiet odmawia udziału wyłącznie w męskich panelach, etc., etc. Czyli odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, dlaczego tak nienawidzą, to myślę, że Bates pokazuje na to, że to jest taka
odbijająca wajcha kultury. To znaczy, z jednej strony mamy jakiś rodzaj progresu, postępu, no, niełatwego, ale jednak posuwającego się naprzód motywu równouprawnienia kobiet i kobiet zdobywających nowe bastiony w rzeczywistości, no i z drugiej strony potwornie wkurzonych na to mężczyzn, którzy tracą, no jednak coś tracą w tym szerszym planie i takiej kulturowej czy społecznej rozgrywce. No ale to, co jest w tej książce naprawdę takie, no powiedziałabym, to jest cios między oczy, bo Bates mówi wyraźnie, że ona uważa to, co znalazła i co zbadała w internecie, za nową, współczesną formę terroryzmu, która jest tak rozpowszechniona, przemoc wobec kobiet jest tak oczywista i tak codzienna, że w ogóle nie jest identyfikowana jako ten rodzaj zagrożenia wewnętrznego i ona podaje dość dużo konkretnych już też przykładów na akty przemocy, w tym zabójstwa i morderstwa, które zostały dokonane w Stanach Zjednoczonych, to są najsłynniejszego, no, najgłośniejszego zabójstwa dokonał Roger Elliot na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie zabił kilka studentek, ale było więcej takich zbrodni. I tu z kolei Bates nie tyle przenika do jakiejś sfery, wcielając się w kogokolwiek, tylko ona bierze akta policyjne, bierze publikacje dotyczące tych zbrodni i wykazuje, że to są zbrodnie jawnie motywowane nienawiścią do kobiet, dlatego że sami ci sprawcy tuż przed dokonaniem tych zabójstw, czy morderstw, czy postrzeleń, powiedzieli, że robią to z zemsty na kobietach, tymczasem nie zostały te zbrodnie tak zidentyfikowane. To znaczy w wyrokach sądowych padają zupełnie inne uzasadnienia. I Bates zwraca uwagę na to, że no, nadal żyjemy w świecie zainteresowanym tym, żeby tej krzywdy kobiet tak powszechnej nie zauważać, to raz, a dwa, po prostu nie nazywać jej po imieniu. Przychodzi mi do głowy inna zupełnie książka. Przychodzi mi do głowy, kiedy słucham o tym, żalu to za małe słowo, o tej złości, którą mężczyźni w sobie noszą i która eksploduje właśnie na takich forach, w takich miejscach, to przypominam sobie jedną z książek też kobiety, Bell Hooks, która właśnie dotyczy różnych mitów męskości, ale myślę o niej przede wszystkim dlatego, że oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu Bell Hooks też pokazuje, że tak naprawdę samym sobie krzywdę robią mężczyźni, właśnie pielęgnując te wzorce, tak zwane skompromitowane wzorce dawnej męskości i wymuszając tak naprawdę stosowanie tych wzorców na innych, kolejnych grupach mężczyzn, przez co ci kolejni jakby nie dając rady, no wiesz, to takie zamknięte koło, tak? Budzą w sobie właśnie to rozczarowanie, złość i taką frustrację, tak? Związaną z tym, jacy sami nie mogą być i nie mogą sprostać swoim własnym wyobrażeniom na swój temat. No, pełna zgoda i rzeczywiście w tej historii też dostajemy opowieść nie tylko o nakłanianiu i lansowaniu przemocy i agresji wobec kobiet, ale to są ruchy, działania, rozmowy potwornie agresywne też wobec mężczyzn, którzy się w tych grupach pojawiają i na przykład nie są dość radykalni. No to oni podlegają takiemu łomotowi tam po prostu i to zbiorowemu też. Tam działa wewnętrzny hejt albo wewnętrzne zasilanie i lansowanie i premiowanie bardzo radykalnych, otwarcie przemocowych komunikatów, więc na pewno to jest właśnie taka sfera korkociągu, który jakby prowadzi do coraz głębszych, mroczniejszych rewirów, ale wiesz, taką emanacją tego już chyba najwyższą jest to, że ten rodzaj myślenia o kobietach jako o niższych istotach, to jest bardzo delikatne określenie, ta książka jest pełna bardzo, bardzo brutalnych cytatów, ten rodzaj myślenia został przeniesiony, bo jeśli ktoś myśli, że my rozmawiamy tylko o czymś, co się dzieje w internecie, więc generalnie jest niegroźne. To jest jeszcze jeden mit, który autorka wskazuje jako dość niebezpieczny, bo prowadzący do trywializacji tego zjawiska. Jeśli ktoś tak myśli,
to niech pomyśli od razu o Donaldzie Trumpie, który dla mężczyzn z manosfery jest właściwie kwintesencją tego, jak o kobietach można mówić publicznie, jak można je uprzedmiotawiać. Przypominam, że można je również, można być skazanym wyrokiem sądowym za przekupywanie kobiety, żeby milczała w sprawie przestępstw seksualnych i nadal pozostawać wiarygodnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów, które Bates pokazuje w tej książce, jak mężczyźni ten rodzaj języka, ten rodzaj agresji, ten rodzaj upodlającej narracji o kobietach przenoszą do sfery publicznej, do dyskursu politycznego, co więcej, do działań, które mają taki skutek, że zmieniają prawo, odbierając kobietom rozmaite zdobycze, czy po prostu formalnoprawne zabezpieczenia. No i to jest taka książka, która jest trochę jak dzwonek alarmowy, żarty się skończyły, jest się kogo bać. No właśnie, to jest moje ostatnie pytanie. Gdybyś już krótko mogła powiedzieć, po co właściwie ta książka, to znaczy dlaczego ona ją napisała, to właściwie powiedziałaś, tak? Natomiast co ona nam daje, po co ją czytać, bo to, że przeraża, no to, to ja już czuję, nie czytając jej jeszcze, natomiast no, co dalej, to znaczy co miałybyśmy z nią zrobić? Przychodzi mi takie straszne trochę, ale powiem to skojarzenie. Poznałam kiedyś w Peru rodzinę wybitnego fizyka, który wyjechał z Polski, z Krakowa, kiedy miał 7 lat. Był oczywiście chłopcem żydowskim, kiedy opuszczali Polskę. A wiesz, czemu wyjechali? Bo jego mama przeczytała Mein Kampf i przeczytała ją ze zrozumieniem. I kazała swojemu mężowi, który miał wtedy szansę na placówkę dyplomatyczną w Peru, zapakować całą bibliotekę, całe meble i wyjechać do Peru. I ta rodzina się uratowała, a razem z nimi biblioteka, w której są oryginalne pierwsze wydanie Słowackiego i Mickiewicza, dzisiaj bezpieczne w jednej z bibliotek amerykańskich. Natomiast ten 7-letni chłopiec był wybitnym przez lata dziennikarzem, który popularyzował naukę i fizykę dla milionów peruwianczyków. No, ale rozumiem, że nie chcesz symbolicznie przez to powiedzieć, że mamy uciekać. Chcę powiedzieć, że mamy w porę rozpoznać zagrożenie. Myślę, że Bates bardzo na tym zależy, żebyśmy przede wszystkim my, jako kobiety, nie infantylizowały tego zagrożenia, nie marginalizowały go, nie zgadzały się na mówienie, nie, to jest jakaś banda frustratów, która siedzi w sieci i sobie tam pluje, jadę, oni są w ogóle nieszkodliwi. Otóż ona wykazuje niezbicie, że są bardzo groźni i bardzo szkodliwi. No na pewno jest to książka, która popsuje nastrój, ale też moim zdaniem bardzo wiele tłumaczy, a myślę, że w takim natychmiastowym skutku, efekcie jej czytania, ona naprawdę pozwoli też być może, jeżeli nas spotka jakiś rodzaj agresji, napaści, czy to słownej, czy w internecie jakiegoś rodzaju hejtu, czy jakiejś formy przemocy dosłownie w rzeczywistości realnej, fizycznej, psychicznej, to myślę, że będzie nam łatwiej ją szybko zidentyfikować i być może wołać o pomoc. No myślę, że taką pierwszą, wiesz, to jest trochę jak taka apteczka, którą masz w domu, tłuczesz szybę w razie potrzeby i myślę, że ta potrzeba już jest. Ja muszę powiedzieć, że przeczytałam tę książkę trochę przypadkiem, trochę z obowiązku zawodowego. Ona mnie zmroziła, ale nie żałuję i właściwie powiedziałabym każdej kobiecie, tak, powinnaś wiedzieć, co się dzieje. Laura Bates o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet. Bardzo dziękuję. Rozmawiałam z Pauliną Wilk. To wszystko dzisiaj. To wszystko, taki niewesoły to odcinek. Niewesoły, tak. Właśnie tak chciałam na koniec zażartować, właściwie ale nie wiadomo, ale jak to zamknąć. No ale świat i tak wygląda. Książkę wydało wydawnictwo Czarne, tłumaczył Mariusz Gądek. Książka oczywiście jest w naszych obu księgarniach stacjonarnych i w księgarniach internetowych. No i cóż, bardzo dziękujemy za to, że wytrwaliście. W tej opowieści dziękujemy patronom i patronkom, którzy i które pomagają nam te rozmowy nagrywać i rozpowszechniać. Czasem niezbyt dobre wiadomości płynące z czytania. Tak czy inaczej, czytamy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.